Cześć, witajcie. Jest sobota, jest dostawa, są nowe rośliny, między innymi ta przepiękna Hoya Burtonia variegata, która dzisiaj jest jedną z gwiazd dostawy, ale też jest nagrodą w naszym konkursie. Konkurs będzie dzisiaj taki, że ponieważ już tak trochę, już na dobre pożegnaliśmy wakacje, więc gdzieś tam za tą dżunglą, taką przynajmniej klimatem tęsknimy. Do karnawału jeszcze daleko, ale ja już tam myślami trochę wybiegam w ten temat, więc dzisiaj wybieramy taką przyszłą królowę dżungli albo królowę balu karnawałowego. Nie wiem, zwijcie to jak chcecie. Chodzi o to, że musicie nas przekonać, która roślina waszym zdaniem powinna zostać taką królową dżunglowego balu albo królem i dlaczego. I najbardziej kreatywna wypowiedź zostanie nagrodzona tą hoją. Czas macie na odpowiedzi do poniedziałku do 21:00 i piszecie jak zwykle tutaj w komentarzach pod filmem na YouTubie. No a ja co? A ja was zapraszam na tour po magazynie. Przypominam też, że już możecie od tygodnia kupować zestawy podłoży u nas do samodzielnego wykonania, zmieszania. Po prostu kupujecie gotowy zestaw, w którym dobraliśmy dla was specjalnie proporcje. Wysypujecie wszystko z woreczków, mieszacie i sadzicie. I zresztą, powiem wam, że sporo tego w tym tygodniu zamówiliście. Chyba tęskniliście za naszymi mieszankami, także jest nam bardzo miło. No i oczywiście zapraszamy dalej, a ja zapraszam wycieczkę po dzisiejszej dostawie. Słuchajcie, mamy znowu tajki i są jeszcze większe niż ostatnio. Ja nie wiem, jak oni to robią, ale po prostu z tygodnia na tydzień przyjeżdżają większe. Już to jest okaz, który naprawdę ciężko mi utrzymać. Ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem dorosłych, wielkich liści z dziurami. Już w ogóle to one są w takiej dorosłej formie, mają falbaneczki. Pień jest po prostu grubości drzewa niemalże, możecie tutaj zobaczyć. Także tajki są naprawdę przepiękne. Jeszcze widać, że nowe liście im już tutaj się czają w pochewkach. Lada moment będą prześliczne. Coś pięknego. Korzenie powietrzne już takiej długości, że aż mi ją tutaj ciężko odstawić. No, dobra. Stój tam ładnie, grzecznie. Nie przewracaj się. Mamy też, słuchajcie, ponownie tego filodendrona Cinderella. Pytaliście o niego ostatnio i bardzo chcieliście go ponownie, więc jest. Taka ciekawostka, on się tutaj, gdzieś tu widziałam, się szykuje do kwitnienia. Będzie miał kwiatki. Taka, zobaczcie, ciekawostka. O, tu jaki nabrzmiały. Fajny. Pięknie powcinany, taki ładny, bujny jest ten filodendron, dorodny. Naprawdę jest ciekawy, robi wrażenie, słuchajcie. No i też fajne jest to, że zazwyczaj filodendrony prowadzą ogrodnicy na jednym pędzie. Ten tutaj pędów ma kilka, także fajnie to wygląda, bo się robi taka od razu zarośnięta ta roślina. No i dzisiaj też, słuchajcie, clarinervium. Też kwitnie akurat. Można ten pęd kwiatowy wyciąć, on nie jest jakiś szczególnie dekoracyjny. W odróżnieniu oczywiście od liści, które są jak zwykle u clarinervium piękne, welwetowe, błyszczące wręcz. Super to wygląda. No i kochani, monsterka Carstenianum, zobaczcie. Też bardzo, bardzo ładna roślina o takich błyszczących, grubych liściach z wyraźną fakturą. I co ja jeszcze dla was tutaj mam? O, coś co mnie cieszy bardzo, że wróciło. Monstera Silte Pecana. Zobaczcie, jaka już rozrośnięta. Myślę, że tutaj większą doniczkę można by jej spokojnie zapewnić. Trzeba ją jak najszybciej przesadzić oczywiście. Tak podobnie właściwie jak całą tą półkę, którą wam teraz pokazuję, bo to są same monstery i filodendrony plus anturium. Więc to wszystko możecie wsadzić w nasze podłoże, zestaw do roślin obrazkowatych. To będzie jak najbardziej dla nich odpowiednie. W takim podłożu produkcyjnym za długo wam nie pożyją. One muszą mieć właśnie ten taki sypki bigosik świąteczny do rośnięcia. No, a Silte Pecane bardzo lubię. Mam w domu już od dłuższego czasu i w ogóle nie żałuję, że ją wzięłam, bo bardzo ładnie rośnie, bardzo szybko, ma dosłownie liść za liściem i nic się złego z nią nie dzieje. Ona tak wygląda troszkę delikatnie, bo ma cienkie dość listki, ale naprawdę rośnie bez żadnych problemów. Ładnie i pięknie wygląda, pięknie się tak ułożyła do światła, tak te listki dachówkowo się układają.
No i jej kolor jest naprawdę piękny. Ja mam ją pod tą moją dużą kompozycją z trebich i to tak wygląda, że kończy się trebi i płynnie przechodzi w siltę pekane. Bardzo, bardzo ładny efekt. Lubię tam się patrzeć. No i małpeczki też dzisiaj mamy. Zobaczcie, monkey maski. To jest bardzo też ładna roślina, ozdobna. Tak sobie już nie wyobrażam nie mieć manki w domu, bo to jest taka roślina, która jest, ja wiem, że już teraz jest popularna, nie jest droga, jest taka, może ktoś by powiedział, że taka opatrzona, popularna, ale to przecież jej w niczym nie ujmuje. To nie znaczy, że nie jest piękna, jest bardzo ciekawa. Mało jest roślin o tak ładnych liściach, bo one są takie troszeczkę pofałdowane, jakby nie takie równe. No i oczywiście te dziury, te wcięcia. Bardzo, bardzo dekoracyjna roślina. Warto ją mieć, słuchajcie. I tu jeszcze mam dla Was Philodendrona gloriosum. Ładny okazik, dobrze wyrośnięty. Ładny ma liściorki, taki zadowolony z życia, słuchajcie. Bardzo fajny. I glorki będziemy, pokażę Wam też, mam tam na dalej na wózku, mamy też dzisiaj malutkie w szóstkach. Jakby ktoś nie chciał takiego dużego okazu, to może też sobie malucha sprawdzić. A tutaj jeszcze mam dla Was Monstere Deliciose, też taki mniejszy okaz w dobrej cenie, no bo tutaj jeszcze jest dzieciaczek, widzicie, że jeszcze liście są bez dziur, ale być może ten już będzie miał dziurkę, już kruje, widać następne. To słuchajcie, nie ma co się martwić, bo Monstera rośnie tak szybko, że to dosłownie chwila, moment. Teraz będzie bardziej sukulentnie, słuchajcie, wszystkie, tak myślę, no prawie wszystkie rośliny, które Wam teraz pokażę, one potrzebują przesadzenia albo do podłoża, do sukulentów i kaktusów. Też możecie u nas kupić taki zestaw, który tylko wysypujecie z woreczków, mieszacie i macie gotowy. Albo niektóre będą też lubiły podłoże do epifitów, takie jak do storczyków, też można u nas sobie nabyć. I są to rośliny, które jakby są przystosowane do tego, że ich korzenie szybko obsychają, że długo się nie utrzymuje woda w obrębie korzeni, więc podlewamy je dopiero jak są suche i nie przesadzamy z ilością wody. I tutaj, kochani, mam taką piękną Ceropegię African Parachute, która faktycznie wygląda, znaczy jej kwiaty wyglądają jak takie spadochrony. Jest to bardzo ładna roślina, ciekawa. Także Wam ją polecam. Zresztą chyba nie muszę, bo chętnie ją zawsze kupujecie. Ona fajnie i też szybko rośnie, tak jak inne ceropegie. A propos innych ceropegii, to jeszcze mamy dzisiaj dwa warianty. To są obie te takie zwykłe ceropegie. Jedna jest w ósemce. Troszkę by ją trzeba tu jeszcze porozplątywać, ale jest naprawdę długa i gęsta dość. I pięknie kwitnie. Mam mnóstwo tych lampioników. Zresztą polska nazwa ceropegii to jest lampion chiński i to właśnie z uwagi na te kwiaty, które naprawdę no, autentycznie wyglądają jak takie małe lampiony. Więc taką mamy ceropegię i mamy też ceropegię taką już super dużą i długaśną. Jeżeli Wam się nie chce czekać, no to o Jezu, ona też kwitnie. Pięknie, to pięknie wyglądają te kwiatuchy. No to możecie, proszę bardzo. Ceropegie lubią jasne stanowisko. Rosną ultra szybko, bardzo łatwo się rozmnażają, zarówno w wodzie, jak i w podłożu, jak i po prostu możecie tak naprawdę położyć pędy, podstawić pod pędy drugą doniczkę i jakąś tam wsówką ten pęd troszkę przycisnąć, czy obsypać lekko ziemią z wierzchu i też się ukorzeni w ten sposób i naprawdę to są szaleńcy wzrostowi. No dobra, a teraz będą dwie hoje, które mam nadzieję, że Was bardzo ucieszą, bo ja się ucieszyłam, jak je zobaczyłam. Są to rzadkie rarytaski. Pierwszy rarytasek to jest hoja Burtonia variegata, inaczej DS70. Bardzo piękna roślina o takich grubych liściach, no i właśnie, słuchajcie, z variegacją. Super wygląda i no, rzadko się pojawia, a te liście są w dodatku takie lekko zamszowe, przyjemne w dotyku. No i coś drugiego, co też jak tylko zobaczyłam, że jest, to od razu wzięłam maksa, ile tylko się dało. Hoja Kerry, słuchajcie. Hoja Kerry, która zazwyczaj, ona oczywiście jest w handlu non-stop, w każdym markecie, ale to znajdziecie takie jedno serduszko wetknięte w ziemię, czy dwa, czasami podwójne.
no gdzieś tam szczególnie w okresie walentynek czy Dnia Kobiet to masowo się pojawia. Natomiast no, szansa, że ta roślina będzie rosła z takiego listka jest bardzo znikoma. To oczywiście czasem się zdarzy, no ale tak naprawdę roślina jednak potrzebuje kawałka pędu i tego tutaj zgrubienia przy liściach, żeby miała szansę się ukorzenić. Więc raczej, dlatego w dżunglu nigdy nie znajdziecie tych serduszek wsadzonych w ziemię. Natomiast takie większe rośliny to jak najbardziej. I to jest super rzadkie. To naprawdę w sprzedaży pojawia się średnio raz do roku, raz na półtora roku. Więc bardzo się cieszę, że są i bardzo Wam je polecam, bo to jest naprawdę przepiękna roślina. I naprawdę potem one, jak pędy się wydłużają, to dalej rosną w kształcie serc i wygląda to bardzo pięknie. Dobra, mamy jeszcze sobie dzisiaj fikusa abidżana, takiego trochę większego. Przepiękny jest, błyszczy, duży, czarny, ładny i z tymi charakterystycznymi czerwonymi nerwami. Bardzo elegancka roślinka. I mamy duże sanse zajlaniki. Zobaczcie, jakie wielkie. Też ładne, gęściutkie. Też naprawdę mi się ostatnio te sansy tak wkręciły. I mamy też takie sansewierie. Jakaś też nowa, chyba jeszcze nie mieliśmy takiej odmiany. I o, zanim zapomnę, bo tutaj tak wisi przyczajone za mną. Słuchajcie, Dischidia batom, bo wygląda faktycznie jak guziczek. Bardzo ładna, gęściutka. Super wygląda. Takie fajne ma te listki, drobniusieńkie. Bardzo ładne, drobne pnącze. Jest moc. Wygląda naprawdę dobrze. I jeszcze, o, jeszcze w temacie fikusów, to mamy takie malutkie fikusiki bengalskie, odmiana Odrej. Całkiem już rozrośnięte. Zresztą one szybko będą rosły. Troszkę większą doniczkę im dajcie i może być do nich zestaw podłoże uniwersalne, taki dżunglowy. Trochę większa doniczka, jasne miejsce, bez przeciągów i będą fajnie szybko rosły. I jeszcze jedna sansa mi się tu ukryła, a nawet chyba dwie powinny. O właśnie, ciebie szukałam. Popatrzcie, taka jeszcze jest. Tiara. No bo naprawdę wygląda tak po hindusku mocno. I Golden Honey, maluszek o pięknym wybarwieniu, takim zwariegatowanym. Dobra, i to chyba z sukulentów tyle. Tu jeszcze się nam zaplątała zielistka Boni. Boni to jest ta, która jest tak fajnie poskręcana, taka jakby miała loki na lokówce zrobione, więc takie fajne czupiradło do doniczki głowy ekstra. I Hypoestes, czyli niedośpian, w pięknym różowym kolorze. To jest roślina, która, jeżeli Wam się kojarzy z fitonią, to słusznie, bo jest bardzo podobna. Troszeczkę ma chyba jeszcze cieńsze listki, ale generalnie bardzo podobne ma wymagania i podobnie rośnie, czyli stale lekko wilgotna gleba i dość duża wilgotność powietrza. Dobrze się sprawdza w terrariach wszelkich. Można ją przycinać, żeby się zagęszczała. To tak w telegraficznym skrócie. No i ma przepiękny kolor. Naprawdę to tak aż się przyjemnie na to gapi, bo jest wyjątkowo ładny róż, który super wygląda w zestawieniu z zielenią. Dobrze, jedziemy sobie dalej. Teraz będą alokazje i powraca alokazja Melo. Ostatnio ją bardzo żywiołowo wykupiliście. Wzbudziła Wasze duże zainteresowanie, więc miło mi donieść uprzejmie, że znowu jest. Mamy też dla Was filodendrony verrucosum, albo takie większe wyrośnięte, albo maluchy, ale też słuchajcie, całkiem wyrośnięte. Także no, warto się tu skusić. I begonia maculata. Piękność w kropeczki. To jest roślina, która jest już od wielu, wielu lat bardzo popularna. Ale jeżeli ktoś nie miał z nią jeszcze wcześniej kontaktu, nie widział jej, to zawsze za pierwszym razem przychodzi takie... No bo ona jest naprawdę po prostu piękna. Zobaczcie, te kropeczki. Ostatnio ktoś się mnie spytał, czy one są namalowane. Nie są namalowane, to tak jest naturalnie. Popatrzcie, jeszcze spody liści są równie piękne. No i na tej begonii widać wyraźnie ten kształt asymetryczny begonii, że liście nie są właśnie identyczne, jakby je przeciąć wzdłuż, tylko są asymetryczne.
też jest bardzo fajne. Tą begonię możecie co jakiś czas przycinać, żeby ona się piękniej rozkrzewiła, żeby nie szły takie patyki wybujałe do góry, tylko żeby się ładnie rozkrzewiała. No i warto jej dać, zapewnić dość dużą wilgotność powietrza, także jakiś nawilżacz by się przydał, tylko nie stawiajcie jej przy samym nawilżaczu, żeby też jej nie moczyć w kółko liści. No i w begonie, w podłożu takim uniwersalnym z perlitem będzie ok. Możecie też dosypać tam trochę piasku albo kupić u nas zestaw taki, nawet bym tutaj powiedziała, że do tych bardziej sucholubnych byłby ok. I co jeszcze? I dość sporo lubią podłoże takie bardzo przepuszczalne i przesychające, ale też sporo piją. Więc się nastawcie, że może trzeba będzie je troszeczkę częściej podlewać niż inne. No i Taumatophyllum sprucianum, handlowo zwane filodendronem fanban. Bardzo piękna roślina. I dzisiaj są takie naprawdę ładne, wyśmigane egzemplarze. To są wszystko jeszcze dziecięce liście. Ona jak jest dorosła, to niesamowicie wygląda, bo one rosną. Wpiszcie sobie to w internet, w grafikę, bo naprawdę, ja myślę, że jak zobaczycie, jak wygląda ta roślina, jak jest dorosła, to się zachwycicie. Te liście rosną po takim jakby okręgu. Super to wygląda. Bardzo, bardzo dekoracyjna i wyjątkowa roślina. Okej, jeszcze mam tutaj jedną taką małą begonię. Zobaczcie, kwitnie w dodatku. Jak to begonia. Ma piękne liście i chętnie kwitnie. To są fajne roślinki. No i teraz chyba pnącza już będą. Mamy tak, z pnączy. Mamy z Cindapsusa Dark Form. Zobaczcie, wasz ulubieniec ostatnio, no bo faktycznie on był jakiś czas temu jeszcze mocno drogawy. No najpierw to był w ogóle hiperdrogi, to było kilkaset złotych, potem kosztował powyżej 100, a teraz już ta cena się unormowała i myślę, że każdy może sobie pozwolić, a to jest bardzo naprawdę ładna roślina. Mamy też malutkie argyrausy. Popatrzcie, jakie maleństwa, ale całkiem rozrośnięte. To nie jest tak, że są jakieś takie jeden, dwa listki, tylko trzy pędy, kawał rośliny tak naprawdę. No i mamy też większe na wieszaczkach, gdybyście chcieli od razu taki już egzemplarz gotowy do jakichś szalonych aranżacji, to takie też są. I też nieźle rozrośnięte skandensy w szóstkach, też kawał rośliny. Brazile zaraz zobaczymy. Brazile też niczego sobie, ale nie aż tak długie, ale też tutaj są dwa pędy i idą następne jeszcze w środku. Trzy. Także coś pięknego. Mamy też skandensy Lemon Lime. To są te w żółciutkim kolorze. A propos żółciutkiego koloru, to też mamy Golden Potoski. Zobaczcie. One kolorem są praktycznie identyczne. Nawet przez jakiś czas dostawaliśmy, to chyba było z rok temu, dostawaliśmy taką partię, że były wymieszane w jednej doniczce Epipremnum właśnie Golden Potos i ten Scandens Lemon Lime. Chyba gdzieś tam się któryś ogrodnik machnął i po prostu było pół na pół tych pędów i tych. No to była zabawa, żeby to potem jakoś uporządkować. Mamy też Epipremnum Happy Leaf. Tutaj liście są z kolei bardzo białe i bardziej okrągłe i takie trochę ciapkowane w umaszczeniu. Jest też z nami dzisiaj, słuchajcie, o jakie ma duże liście, Global Green, to też jest Epipremnum. Bardzo ładną ma wariegację z zieloną na zielonym. Zobaczcie, piękne, piękne. I to jest też zawodnik niezniszczalny, naprawdę poradzi sobie też w takim troszkę bardziej ciemnym miejscu. Rośnie jak szalony. Te wszystkie pnącza możecie posadzić w podłożu uniwersalnym z perlitem albo w takim do obrazkowatych, też będzie ok. Ważne jest, żeby nie dawać ich na pełne słońce, tylko właśnie w takie troszeczkę, może być jasne miejsce, ale o rozproszonym świetle. Może być też bardziej w głębi mieszkania, one się o to nie pogniewają i podlewamy je jak przeschną. To jest klucz. Żeby po prostu nie trzymać ich ciągle w mokrym, bo tego nie lubią i od tego żółkną im liście. No i jest też ten high color, czyli taka jakaś hybryda, kultywar, trochę pewnie z aureum stworzony, tylko taki bardziej mocniej wybarwiony. I też ma troszkę drobniejsze listki. I jeszcze
Jeszcze mamy epipremnum, pinnatum albo variegata. Zobaczcie, jakie ładne. Podziurkowane już w środku. Widać tutaj te małe, śliczne dziureczki. O, młode listki. Widzę, że coraz jaśniejsze idą, także fajnie. Dobrze rykuje roślina, nie idzie w regres. A, i też mamy, słuchajcie, potosy długie. Na wieszaku. Fajnie rozrośnięte. One strasznie zasuwają. Wydaje mi się, że warto sobie wziąć takiego, jak tam chcecie coś mieć szybko już, żeby wam szybko zarosło, to warto się pokusić o takiego większego potoska, bo one strasznie potem szybko idą dalej i się wydłużają dosłownie w mgnieniu oka. No i też Marble Queen, też ładny, rozrośnięty okaz. Nie dość, że ma duże liście, to jeszcze długie pędy i to też jest bardzo wdzięczna roślina i też bardzo szybko rośnie. Nie choruje praktycznie wcale. Też sobie radzi dobrze w takich naprawdę dość ciemnych miejscach. Bardzo ją wam polecam też. No i oczywiście klasyka gatunku. Popatrzcie, jakie wielkie epipremnum złociste. Masakra. Ma wielkie liściory. Możecie kiedyś spróbować, ja może też kiedyś spróbuję. Nie wiem, bo ja tak lubię, jak to zwisa, ale jak się poprowadzi to epipremnum po paliku kokosowym do góry, żeby się mogło wspinać, to ono, słuchajcie, te liście się robią takie naprawdę gigantyczne. Gigantyczne, takie prawie jak u monstery i takie się robią jeszcze też poszarpane jakby. Ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście. I syngonium neon robusta. O ja, patrzcie, jaki liść. Pięknie wybarwione dzisiaj. Takie prawie, że wściekle różowe. Naprawdę ładniutkie. Tutaj jest tak, że te liście są właśnie w części bardzo różowe, w części są takie trochę bardziej zielone, ale ogólnie to syngonium jest przepiękne, krzepkie, szybko rośnie, jak wszystkie syngonia. Zresztą zobaczcie, już tutaj już się upomina o większą doniczkę. Ładny krzaczek. Fajne syngonium. I jeszcze nam zostały, słuchajcie, filodendrony. Na chwilę się cofniemy do filodendronów. Mamy squamiferum. Takie już dość odchowane. W ogóle squamiferum bardzo szybko rośnie, więc możecie od razu tutaj dać większą doniczkę, podłoże to do obrazkowatych, od razu palik i nawet można spokojnie już dać większy palik, bo ono naprawdę zasuwa jak szalone, żebyście potem nie musieli za 2 miesiące znowu go przesadzać. To jest taka no, duża, dość masywna roślina i szybko rosnąca. No i teraz uwaga, uwaga, moi drodzy. Mamy dzisiaj coś bardzo fajnego. Pierwszy raz maluchy, Philodendron gloriosum i Melanochryzum w piątkach, w takich małych doniczuszkach. Zobaczcie. Kosztują naprawdę niewiele. Można sobie od razu w troszkę większą doniczkę posadzić, dać dobre podłoże, no i czekać, aż wyrosną, nie inwestując dużo. Także mam nadzieję, że was to ucieszy, bo mnie bardzo ucieszyło. Ja zawsze tak siedzę trochę, to zamawianie jest dla mnie takie, że zawsze siedzę, dobra, co dzisiaj będzie fajnego. I sama czekam. I jak jest coś takiego wow, co wiem, że będzie, że wam się spodoba, to też zawsze się cieszę. No i jeszcze takie filodendronki, zobaczcie. Teraz przeskakujemy sobie na dno wilgotnych lasów takich równikowych. I będą same praktycznie kalatee i aglaonemy i maranty też. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to tutaj akurat kalatee lubią stale wilgotne podłoże, nie można ich przesuszać. Wysoką wilgotność powietrza, więc jak najbardziej nawilżacz. No i akurat u nich jest dość ważne, żeby je podlewać wodą odstaną albo przefiltrowaną czy przygotowaną, bo tych kranówek to nie lubią takich jeszcze zimnych. No i troszkę trzeba im uwagi poświęcić. Ale myślę, że spokojnie też się da. Wiem, że dużo z was lubi kalatee, one się zawsze szybko znikają. No i się nie dziwię, bo są naprawdę piękne. To jest piękna grupa roślin. One są bardzo zróżnicowane, charakteryzują się pięknym wybarwieniem liści. No i też każda jest inna tak naprawdę, ale dobrze wyglądają razem. I to jest w ogóle bardzo dobry pomysł, żeby kalatee trzymać w kupie, dlatego że one mają podobne wszystkie wymagania, więc będzie łatwiej wam o nie zadbać. Bo no, będziecie mieć je koło siebie po prostu.
A poza tym też rośliny w takiej dużej grupie zawsze sobie trochę lokalnie podbijają wilgotność powietrza, więc to też jest korzystne akurat w ich przypadku. No i mamy dzisiaj warsy Vici, wasze ukochane, moje też. Przepiękne liście, miłe w dotyku, welwetowe. Bardzo też duże są te okazy, fajnie rozrośnięte, więc naprawdę no, robią wrażenie. Powraca też, bo się ostatnio wyprzedała, bardzo ciekawa Calathea Network, która ma takie liście, one mi się zawsze kojarzą komputerowo, z Matrixem, z pikselami, z jakimś takim światem wirtualnym. Naprawdę ciekawie to wygląda, taka bardzo drobniutka krateczka i kolor jest taki intensywnie zielony, a wypełnienie tych krateczek, tych pikseli jest takie jeszcze neonowe wręcz, więc bardzo ciekawie to wygląda. No i te liście też nie są takie gładkie, tylko troszkę pofałdowane, mają ciekawą fakturę. I dawno nie było Calathea White Star. Przepiękna Calathea o liściach takich, młodsze są bardziej różowe, zwłaszcza przy nerwach, starsze bardziej białe, no i to wszystko złamane taką ciemną zielenią. Naprawdę ładna roślina, robi duże wrażenie, elegancko wygląda. I z Calathei jeszcze jest Calathea White Fusion. To jest bardzo delikatny okaz, który często też przechodzi w domach okres aklimatyzacji, bo jest po prostu wrażliwy, tak? Gdzieś tam mocno reaguje na to, że wyszedł ze szklarni, gdzie było mu cieplutko, wilgotno i milutko. No i czasem się zdarza, że część tych liści niestety, ale się robi taka podeschnięta, trzeba po prostu je usunąć i z cierpliwością poczekać na nowe, które już wyrosną w naszych warunkach i będą ok. Po prostu ta roślina jest delikatna. No, co tutaj ukrywać, nie jest to najłatwiejsza w uprawie Calathea, ale jest też taka piękna zebrinka dzisiaj. Też jest welwetowa, przepięknie wybarwiona. To jest jedna z tych roślin, które wyglądają jakby były od spodu jakimś reflektorem podświetlone, bardzo ładna. I Calathea Medallion, która ma liście bardziej okrągłe, duże. Charakterystyczne dla Calathei ma też spody takie mocno purpurowe. To jest w ogóle, słuchajcie, ten kolor jest po to, żeby nie odbijać światła, tylko je łapać, zatrzymywać. Po to, że, no bo to są rośliny, które rosną w takich naprawdę ciemnych miejscach, w poszyciu ciemnych lasów. No i każdy ten promyczek, który gdzieś tam do nich dotrze, muszą sobie złapać i zachować. I są w tym dobre, więc to jest też dla was fajne, bo możecie je dać w trochę ciemniejsze miejsca w domu, bo one tego światła dużo nie potrzebują. W dodatku one wszystkie ruszają liśćmi, mają coś na kształt takich torebek stawowych i te liście się po prostu w zależności od pory dnia i nocy i natężenia światła opuszczają i podnoszą. Także to są rośliny, które się, słuchajcie, ruszają. I mamy też orbifolie, takie malutkie, ale nie do końca malutkie. No, doniczka jest maleńka, ale liściory już wielkie. To jest w ogóle Calathea, która rośnie naprawdę, naprawdę szybko. Dużo ma przyrostów, no i liście ma naprawdę bardzo, bardzo duże. Mamy też Ctenanthe Burle Marx. Tutaj liście są z kolei owalne. No i też w takim charakterystycznym dla tych roślin kolorze. To jest taki seledyn z ciemną zielenią. I bardzo podobnie, pokażę wam je razem, wygląda Ctenanthe Amagris, bo ma podobne ubarwienie, podobny bardzo kształt i wielkość liści. I tylko te nerwy są takie drobniejsze, więc to są rośliny, które będą super wyglądały razem w kompozycji. No, bardzo ładnie do siebie pasują. Maranty. Z marant dzisiaj mamy marantę No ID, tą taką ciemną, o ciemnych liściorkach. I bardzo ładne, gęściutkie maranty Lemon Lime. Zobaczcie, jak już rozrośnięte. Tu możecie zobaczyć od razu właśnie, jak maranta rośnie, jak już trochę podrośnie. Bo one na początku wyglądają jak takie, tak jak ta jeszcze, jak takie krzaczki, prawda, wyrastające po prostu z ziemi, a z czasem ich pędy się wydłużają i zaczynają się przewieszać. Także bardzo ładnie to wygląda puszczone z jakiejś makramy na przykład, czy z jakiejś półki. I jakbyście chcieli sobie potem je rozmnożyć, czy zagęścić, czy mieć nową roślinę, to pod takim zgrubieniem na pędzie, gdzieś tak centymetr trwa, obcinacie,
i do wody z dodatkiem węgla rozkruszonego dajecie i się ładnie i szybko ukorzeniają. No i jeszcze, słuchajcie, mam dla Was kilka aglaonem. Aglaonemy z kolei to też są rośliny, które możecie w ciemnych miejscach uprawiać. One nie potrzebują dużo światła i też się charakteryzują bardzo pięknym wybarwieniem liści. To jest akurat aglaonema King of Siam, która ma takie bardzo dużo kolorów. Tu jest i czerwień, i żółć, i zieleń, i do tego takie czerwone łodygi, bardzo urocza. No i jeszcze mam taką zupełnie prawie czerwoną, tylko gdzieś tam na brzegach złamaną zielenią. Też super do kompozycji, zobaczcie jak one razem wyglądają dobrze. Można je sadzić w podłożu uniwersalnym jak najbardziej. Takim, w sensie takim naszym, nie takim ze sklepu bezpośrednio z worka, tylko czy jeżeli macie takie podłoże, to też możecie je wykorzystać jak najbardziej, tylko trzeba je rozluźnić perlitem czy jakimś piaskiem, żeby troszeczkę było bardziej po prostu przepuszczalne. I aglaonemy podlewamy dopiero jak przeschną zupełnie, tak? Bo one bardzo źle reagują na to, że są jeszcze mokre, a wy je podlewacie, wtedy im szybciutko żółkną liście i odpadają. Tylko uważajcie na jedną rzecz, bo to nie jest tak, że jak ja zawsze Was zachęcam, żeby mniej podlewać, ale uważajcie, bo tutaj też można wpaść w pułapkę, bo jak już roślina w podłoże przeschnie, no to trzeba podlać, a nie czekać, aż jeszcze czekać i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze, no bo oczywiście te rośliny też można zasuszyć. Więc nie przesadzajcie w żadną stronę, bo jednak ta woda no, też jest roślinie potrzebna. Czyli po prostu przeschnie podłoże i wtedy podlewacie, już dłużej nie czekacie. A, i jeszcze z aglaonem mamy takie ciekawe maluchy dzisiaj. Pierwszy raz chyba, a może już kiedyś było, już nie pamiętam. Osaka, biała wersja, właśnie w takiej malutkiej doniczce. Więc jak chcecie od małego, to jest i wyglądają absolutnie pięknie. I jeszcze, jeszcze Diefenbachia Camilla, dzisiaj tak, w takim troszkę mniejszym rozmiarze, ale całkiem wyrośnięta. Myślałam, że będzie mniejsza, szczerze mówiąc, bo to doniczka dziewiątka, a roślina naprawdę spora. I tutaj no całkiem spory okazik, a cena bardzo dobra. Troszkę z innej beczki teraz Pilea Grazy. Przepiękne, drobniutkie pnącze. Bardzo ładnie, jak widzicie, zarasta całą doniczkę i jak dojdzie do brzegu, to zaczyna się zwieszać. No, fajna roślinka. Podlewałabym ją raczej od dołu przez zanurzenie w wodzie i staramy się jej nie przesuszać tak na wiór, ani też nie zalewać. Ona powinna mieć stale takie umiarkowanie wilgotne podłoże. I krasula, hotentot, przepiękne. Takie no, zwiszająca roślina, bo ona będzie, te pędy będą się bardzo wydłużać i coraz bardziej się zwieszać. Bardzo ładny sukulencik, szybko rośnie też. Trzeba oczywiście przesadzić, przeżyć to, przesadzić w podłoże do sukulentów i potem już właściwie podlewamy od czasu do czasu i mamy spokój. No i przed nami paprociowy deser, bo znowu mamy to, co bardzo lubicie, czyli gigantyczne paprocie macho, kawał rośliny. Wiem, że jakie mieliśmy poprzednio, to no bardzo, bardzo szybciutko zniknęły, także dzisiaj też zalecam pośpiech, no bo to robi wrażenie po prostu samym rozmiarem. A też ja nie mam w domu, nie mam doświadczeń, ale ponoć są to też paprocie, które bardzo dobrze się w domu trzymają i nie sypią i są w stanie nawet w takich bardziej suchych pomieszczeniach sobie przeżyć. No i gwiazda już naprawdę od wielu tygodni, paproć z wariegatą, czyli Nephrolepis Tiger. Tego mam i polecam, bo dobrze się trzyma. No a też ostatnio przychodzą naprawdę takie okazy gigantyczne. To jest pełna kula, więc koniecznie sobie myślę, że warto na nią gdzieś miejsce wykombinować. Myślę, że ona by super wyglądała zwieszając się z sufitu na jakimś tam, nie wiem, czy łańcuszku, czy w jakimś kwietniku, czy po prostu na wieszaku, ale no, wygląda absolutnie bosko i to jest taki sztosik, że no, szczerze Wam polecam. Mamy też bardzo duże, zwykłe nefrolepisy, Green Lady odmiana, też fajna, gęściutka roślinka. Ładnie sobie rośnie. I aglaomorfę,
też taką naprawdę rozrośniętą. Zobaczcie, jak ciekawy jest ten kształt liści. To się aż nie chce wierzyć, że to też jest paproć. I w dodatku ona ma jeszcze przepiękne takie pomarańczowe, grubaśne kłącza, miłe w dotyku, które z czasem się rozrosną. A propos tego, mi się przypomina, kiedyś miałam chyba plebodium. O, właśnie, tu jest plebodium, to wam od razu pokażę i wam opowiem historię. Miałam takie plebodium na parapecie w szkole tańca i ono było trochę tak zagłębione w doniczce. No i kiedyś przyszła jakaś pani i zaczęła tam dłubać sobie w tym plebodium, ruszać. No i w pewnym momencie odskoczyła jak oparzona, bo natknęła się właśnie na to kłącze. Nie znała tej rośliny, nie spodziewała się tego i myślała po prostu odruchowo, że to jest jakiś robal włochaty. Strasznie się przestraszyła, więc było śmiesznie. A zobaczcie swoją drogą, jakie te plebodia dzisiaj są wielkie. Naprawdę są duże, bardzo gęste, przepiękne, jak zwykle cudnie szeleszczące. Także jeśli was kusi niebiesko-szara paproć, to dzisiaj jest okazja. I powraca też, zobaczcie, nasza narycznica, przepiękna w dwóch rozmiarach, albo taka już gigantka, pięknie rozrośnięta, albo trochę mniejsza, ale też bardzo ładna. Macie tutaj do wyboru, do koloru. Też wiem, że chętnie się na nią decydujecie. No i absolutnie mnie to nie dziwi, bo naprawdę jest fajna. I jeszcze dwa asplenia. Asplenium Leslie. Bardzo ciekawy ma pokrój i rysunek tych liści. One są takie postrzępione na górze, trochę jarmuż, jakaś sałata może. I Asplenium Parvati, które z kolei mi się zawsze kojarzy z natką marchewki czy pietruszki. Jeszcze słuchajcie, jeszcze dwie rośliny z innej beczki. Jeszcze palma Hamedora. To jest palma, która nieźle się w domu odnajduje i szybko rośnie jak na palmę, więc ją wam też zawsze polecam z czystym sumieniem. Ona sobie najlepiej radzi w mieszkaniach, moim zdaniem. Nie jest jakaś problematyczna. Łatwo można sobie ją uprawiać. No i na koniec przepiękna Hoya Tricolor. Na wieszaczku, już ładnie rozrośnięta na kilku pędach. Ona jest naprawdę urocza. Młode listki wychodzą różowe. Różowe są również pędy. No a z czasem te liście dorosłe mają taki odcień beżowo-żółto-zielony. Tyle na dziś. Zapraszam oczywiście na junglebugi.pl, gdzie już czeka na was cała ta dostawa. Można sobie pochodzić, poszperać, no i oczywiście pozamawiać. A ja wam życzę przyjemnego, pięknego weekendu i do zobaczenia.